Cześć, witam Was na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie o legendzie o popiołach i wrzasku, czyli książce Anny Bartłomiejczyk, Marty Gajewskiej, czyli naszych kochanych bestsellerek. I muszę Wam przyznać, że ten film jest jednym z najtrudniejszych, jakie do tej pory musiałam nagrać, ponieważ ta książka jest moją ukochaną, ja naprawdę ją noszę w sercu. Znam tą historię już od bardzo dawna i wiem, co będzie dalej, ale to jest tak dla mnie emocjonujący po prostu materiał, że jeżeli będą jakieś małe wpadki, bardzo Was za to przepraszam, ale naprawdę jestem taka podekscytowana, że nie mogę w to uwierzyć. Bardzo się cieszę, że możecie przeczytać tę pozycję, ponieważ jak wiecie, bardzo długo o niej mówiłyśmy. I my w skrócie mówimy na legendę o popiołach i wrzasku, ponieważ jest dość długi ten tytuł. Mówimy w skrócie Lopiw. Możecie tą historię również znać pod taką roboczą nazwą Wielka Faga Santazy. I tutaj taka moja mała uwaga, ponieważ Faga Santazy to była niesamowita taka metafora w ogóle dążenia do realizacji marzenia, czyli wydania tej książki. I naprawdę ona jest związana z wielką ilością pracy, trudu. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak duża ilość tej pracy była włożona w tą historię. Natomiast właśnie legenda o popiołach i wrzasku Lopiw to jest realizacja tego marzenia i sukces, dlatego zachęcam Was właśnie, żebyście używali tej już prawdziwej nazwy. Oczywiście Faga zawsze zostanie w naszym sercu, zawsze będzie częścią mnie, ale legenda o popiołach i wrzasku to jest po prostu coś niesamowitego. Na dodatek, nie wiem czy wiecie, znaczy nie chcę się chwalić, ale mam dedykację w tej książce, jest ona mi zadedykowana przez dziewczyny, to była niesamowita niespodzianka i do tej pory nie wiem, co mam o tym mówić, ponieważ dla mnie to jest wielki szok i na spełnienie moich marzeń, części marzeń, znaczy jednego wielkiego marzenia, ale mam ich więcej oczywiście, dlatego jest to wspaniałe. Muszę powiedzieć, że oczywiście okładka jest piękna, wydawnictwo Unidia naprawdę zrobiło wielką robotę, mam bardzo dużo znaczników, nie wiem, czy Wy je widzicie, ale po 100 stron przed końcem mi ich zabrakło. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Po prostu zabrakło mi znaczników 100 stron przed końcem. Zapisałam sobie na telefonie, co powinnam zaznaczyć, jak się już w nie zaopatrzę. I muszę zwrócić uwagę na to, jak ta książka jest wykonana, ponieważ ma tutaj takie, jakby to powiedzieć, wypukłe literki w odpowiednich miejscach. Na dodatek mamy twardą, jak widzicie, oprawę, niesamowitą mapę, która pięknie się prezentuje. Zobaczcie, jaka jest piękna. A z tyłu wklejka po prostu mnie zachwyciła. Zobaczcie na to. I pochwalę się, że to zdjęcie ja robiłam. Niesamowita jest ta wklejka, powiem Wam szczerze, że ja na nią patrzę godzinami, ale może koniec z tym tutaj początkiem, ponieważ jest on zdecydowanie za długi, musiałam o tym powiedzieć. Przejdziemy do po prostu legendy o popiołach i wrzasku. Opowiem Wam troszkę, o czym jest ta fabuła i co sądzę o tej powieści. Chociaż trudno mi mówić, co sądzę, skoro wiecie, że ja uwielbiam, kocham i po prostu jest w moim sercu, więc no, będą zachwyty, ale nie możecie mnie za to krytykować, bo po prostu ja uwielbiam tą historię. I w tym właśnie momencie opowiem Wam, dlaczego ta pozycja jest taka wyjątkowa, dlaczego warto sięgnąć po legendę o popiołach i wrzasku. Przede wszystkim opowiem Wam troszkę o fabule, ale nie za dużo, żeby nie spoilerować i podchodząc do całej fabuły, musimy zaznaczyć, że mamy tutaj dwa państwa. Pierwsze z nich to znajduje się na północy, jest to Tesaryt. Pokażę Wam na pięknej mapce, bo jak widzicie, jak mam, to korzystam. Drugie z nich to jest Zjednoczone Królestwo Elendoru. I właśnie mamy tutaj Elendor głównie. Tam się dzieje magia, że tak powiem. Mamy tutaj różnych bohaterów, którzy są wyjątkowi i z którymi nie mamy problemu, żeby ich rozróżnić, kto jest kim. Mamy tutaj różne systemy magiczne, co jest niesamowite, ponieważ dziewczyny nie tworzyły jednego systemu magicznego, tylko stworzyły dwa. Stworzyły dwa podejścia do różnych ważnych aspektów, dwa systemy polityczne różnych bohaterów, co jest po prostu niesamowite, ponieważ wymyślenie jednego systemu magicznego jest trudne, a tutaj mamy aż dwa. Więc to jest wow, nie ukrywam. I może zaczniemy troszkę właśnie o tych krajach. Pierwszy z nich to Tesaryt, gdzie naszą główną bohaterką jest Antonet, na którą mówimy Tosia i to jest takie cudowne. Tosia to jest cudowny skrót. I Tosia jest królewską pokojową. Zajmuje się pokojami, wiecie, sprząta, pierze, no takie rzeczy. I pewnego dnia dostaje, tak jakby to powiedzieć, awans. Zostaje ochmistrzynią, książęcą ochmistrzynią jednego z braci, młodszego brata, Fiona, ponieważ starszy rządzi danym krajem. I młodszy brat nazywa się Fion i to jest postać, którą musicie zapamiętać i imię, które musicie zapamiętać, ponieważ Fion jest cudowny, ja go uwielbiam i to jest mój totalny crush, więc
Fion jest bardzo ważny. I to jest bardzo trudne dla Antoinette, ponieważ ona do tej pory nie miała w ogóle do czynienia z takimi obowiązkami, które się całkowicie zmieniają. I pewnego dnia otrzymuje informację, że na okres zimowy zmieniają swoje miejsce zamieszkania, przenoszą się do zimowego pałacu, gdzie oczywiście ona jako najbliższa osoba dla Fiona, jeżeli chodzi o służbę, również musi się przenieść razem z Fionem. Jak możecie się spodziewać, sam pobyt w tym pałacu bardzo dużo zmienia. Okazuje się, że Antoinette nie jest zwykłą po prostu ochmistrzynią, nie jest zwykłą służącą, jest ona kimś ważniejszym, posiada pewne zdolności, które są bardzo cenione i tak naprawdę są bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o nie tylko sam świat pod względem magicznym, ale również jeżeli chodzi o świat pod względem politycznym. Dla Fiona jest kimś więcej po prostu niż tylko ochmistrzynią i to jest niesamowite, ponieważ ja uwielbiam ten moment odkrywania w sobie jakichś umiejętności. To jest jeden z moich ulubionych momentów. Co więcej, muszę zaznaczyć, że uwielbiam w ogóle w całej tej książce to, że wielka moc nie jest związana z tym, że przychodzi nam po prostu od tak. Nie potrafię pstrykać lewą ręką, fakt o mnie. Ona ma swoje konsekwencje, używanie jej ma swoje konsekwencje. To jest bardzo ciekawy w ogóle system magiczny, ponieważ Fion również posiada troszkę umiejętności innych niż normalny Kowalski w tej książce, więc to jest związane z wieloma aspektami, które właśnie mają swoje bardzo dobre wytłumaczenie, które mają bardzo głębokie korzenie, które po części poznajemy w tej historii i to jest niesamowite. Powiem wam szczerze, że w ogóle wymyślenie czegoś takiego jest świetne. W ogóle jak kiedyś mi Anna pokazała, na czym polega jedna z tych umiejętności, to byłam taka przerażona, ale no to jest naprawdę coś dobrego, bardzo dobrego. I tutaj mamy bardzo fajne też budowanie relacji między bohaterami, ponieważ oni, jeżeli chodzi o Fiona i Tosię, to są w ogóle bohaterowie, którzy niezbyt tak, nie są tacy ufni, jeżeli mogę tak powiedzieć. Na dodatek mamy tutaj konieczność zmiany pozycji społecznej, co jest bardzo trudne i to jest bardzo fajna taka lekcja dla nas, że nawet zmiana na lepsze nie zawsze jest komfortowa i wiąże się z wieloma konsekwencjami, a często ona właśnie jest bardzo pożądana, chociaż tak naprawdę powinniśmy się jej bardzo obawiać. Bardzo fajnie to jest tu przedstawione, bardzo mi się to podobało. I teraz przejdziemy do południa. Tak, na południu, czyli w Elendorze, mamy królestwo, w którym są księżniczki oczywiście. Mamy tutaj główne bohaterki Renée i Rose. To są siostry. Renée jest starszą, Rosemary jest młodszą. I tutaj mamy historię taką, że Renée będzie tą po prostu dziedziczką tego tronu. Mam tutaj przedstawione to, jak ona uczy się rządzić, jak ona uczy się być tą przyszłą królową. Chociaż nie jest to wcale takie proste. Rose natomiast jest tą młodszą siostrą, która może trochę więcej. Niestety pewnego razu okazuje się, że są narażone na niebezpieczeństwo i muszą uciekać. Tutaj mamy historię następnie, która opowiada nam o szukaniu sojuszników, o tak naprawdę perspektywie zmiany całkowitej swojego życia, konieczności wewnętrznej zmiany, dojrzewania przede wszystkim, spojrzenia z innej perspektywy na dotychczasowe rzeczy, które wydawały nam się po prostu pewne i stałe. Tutaj to wszystko mamy, co jest niesamowite, ponieważ mamy spojrzenie z innej perspektywy, które całkowicie zmienia postrzeganie na pewne sytuacje. Oczywiście w przypadku takiej, jak wspomniałam, szukania sojuszników mamy też bardzo dużo tutaj pokazane. Ja nie chcę wam za dużo mówić, ale również tutaj mamy odkrywanie swoich umiejętności, całkowicie innych od tych na północy, co jest również niesamowite. I jeżeli chodzi o całą fabułę, to już przestanę, ponieważ nie chcę za dużo zdradzić. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że mam tutaj również narrację trzecioosobową, powinnam to powiedzieć na początku, ale zapomniałam, z perspektywy właśnie różnych bohaterów, nie tylko Antoinette, nie tylko Rose oraz Renée, ale również innych, co jest fajne, ponieważ dużo nam to dużo po prostu dzięki tym małym strzępkom możemy zrozumieć lepiej. Jest tu parę takich fajnych fragmentów, które dużo podpowiadają, jeżeli chodzi o przyszłość i polecam wam troszkę tak być uważnym, ponieważ tu są takie rzeczy, które można chapnąć, chociaż wydaje mi się, że po prostu ja wiem, co będzie dalej, dlatego te po prostu fragmenty lepiej mi znaleźć. I ta książka, muszę wam powiedzieć, że łamie serce. Co tu więcej mówić, końcówka jest
taka, że musicie mieć przy sobie chusteczki. Naprawdę jest no, przerażająca. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was będzie chciał po prostu być niemiłym przez to na spotkaniach autorskich z dziewczynami, ponieważ no, ja podejrzewam, że byłabym. Gdybym nie wiedziała, co tam dalej się dzieje, to moje serce byłoby złamane bardzo mocno. Chociaż ta seria i tak mi złamała serce lekko, ale nie mogę Wam powiedzieć, o co chodzi, bo to jest w ogóle daleka historia. Ale jeżeli o to chodzi, to naprawdę szykujcie się, bo to, co się dzieje, aż w ogóle nie chcę Wam za dużo zdradzać, dlatego nie mówię też tak szybko, bo chcę, żebyście to zrozumieli wszystko. Ale naprawdę końcówka jest powalająca, a tak naprawdę nawet nie sama końcówka, ponieważ na początku wydaje nam się, że ta akcja płynie tak fajnym tempem, ponieważ jest to bardzo rytmiczna fabuła i ona ma bardzo fajny klimat. Ona nas niesamowicie przyciąga i naprawdę bardzo szybko się to czyta, mimo tego, że książka ma 600 stron, ale naprawdę później mamy takie przyspieszenie, może lekkie później zwolnienie, to jest bardzo takie płynne, że aż nie wiem do końca, kiedy to będzie. Jak widzicie, no ja tu mam część znaczników na środku, ponieważ na środku również mamy taką akcję, że nam szczena opada. Bardzo fajny zabieg jest też taki, że mamy pewne wydarzenie, które będzie powtórzone, ponieważ dwie osoby biorą w nim udział i po prostu ona musi się odbyć dwa razy. I za pierwszym razem mamy dokładnie opisane to wydarzenie, które jest naprawdę mega dynamiczne i świetne. Za drugim razem jest tylko bardzo naturalnie wspomniane, że ono się odbyło i są pokazane jego konsekwencje. To jest bardzo fajny zabieg, bo mimo tego, że to wydarzenie naprawdę jest bardzo ważne dla całej fabuły tego tomu, to mogłoby nas troszkę znudzić. Może nie znudzić, ale moglibyśmy powiedzieć, a to już było. A tu mamy ten zabieg jednak takiej jakiejś małej tajemnicy i pokazanie konsekwencji, wspomnienie tego, co się wydarzyło, co bardzo mi się podobało. W ogóle wspaniałe było czytać tę książkę, na przykład ja niektóre fragmenty czytałam wcześniej i widać było, jak one ewoluowały. Chodzi mi o to, że naprawdę ten pierwszy draft, który w ogóle był napisany parę lat temu, w porównaniu do tego, co jest teraz, to naprawdę może nie ma mega dużej różnicy, ale widać, że był poprawiany i że ta książka jest napisana z wielką starannością. I widać bardzo dużą poprawę, jeżeli chodzi o ostatnią godzinę. Może nie mega dużą, ponieważ ostatnia godzina też również jest bardzo dobrą książką i jest bardzo fajnie napisana i fabuła również jest bardzo wciągająca, ale legenda jest moim zdaniem trochę bardziej dopracowana i dojrzała, jeżeli chodzi o grupę wiekową, co też chyba powinnam powiedzieć na początku, ale mówię teraz, lepiej późno niż wcale, to muszę zaznaczyć, że to nie jest książka dla najmłodszych, mamy tutaj brutalne sceny. I Marta powiedziała coś takiego na live, że jeżeli zastanawiasz się, czy jesteś odpowiednio dojrzały wiekowo i może też emocjonalnie, żeby przeczytać tę pozycję, to lepiej jej nie czytaj. Ja pokrótce się z tym zgodzę, ponieważ no, mamy tutaj scenę walki, ponieważ tak jak mówiłam, jest troszkę walka o tron, więc mamy tutaj coś takiego, co jest brutalne, więc lepiej uważać, ale uważam, że jeżeli ktoś przeczytał na przykład Sandersona albo nie wiem, coś takiego mega brutalnego, to jak najbardziej legenda pasuje, a wszystkim innym polecam chwilę poczekać i wtedy przeczytać to cudeńko, bo ta książka naprawdę jest wspaniała. Ja ją uwielbiam, naprawdę. Chodzi o to, że ona jest niesamowita, jeżeli chodzi o konstrukcję, o to, że te po prostu fabuły są tak różne, a my wiemy dokładnie, kto jest kim i co potrafi. One są naprzemienne, te rozdziały. Często jest jeden taki sam bohater, który nam opowiada o fabule po drugim, ale te rozdziały są zazwyczaj naprzemienne i tak naprawdę musimy czekać na drugi tom. Mam nadzieję, że będzie jak najszybciej, ponieważ naprawdę ta końcówka Was zbije z nóg. Ona jest straszna, ja już Wam współczuję. Dobrze, że ja wiem co nieco, bo chyba bym nie wytrzymała, naprawdę. To by było coś strasznego. Naprawdę. I tutaj oczywiście chcę tylko powiedzieć dla tych, co czytali, ci bohaterowie na V i V również są moimi crushami, więc proszę tutaj uważać na nich i tutaj sobie ich nie podbierać, ponieważ oni są już przeze mnie zajęci. Oczywiście razem z Fionem. W ogóle bohaterowie są świetni, fabuła jest świetna, ta książka jest świetna, co mam mówić. Jeżeli ktoś tutaj ma pretensje, że nie ma żadnych wad i nie widzę żadnych błędów, to ja Wam powiem, że widziałam, ponieważ jest tutaj opisane, że koń wstaje, a koń nie wstaje,
Koń może wstać z ziemi, koń dębuje. Jedna moja uwaga. Powiedziałam już o tym Marcie i tutaj będzie większy, że tak powiem, większa lupa na sceny jeździeckie i w ogóle związane z końmi w przyszłości. Ale żeby nie było, że nic nie zauważyłam, to zauważyłam. Chcę tylko o tym powiedzieć. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że będzie jeszcze jeden film związany z Legendą Popiołek i Wrzasku, w którym będzie konkurs do wygrania. Będzie właśnie pozycja ta z autografem. Aktualnie trwa konkurs na moim Instagramie, więc zapraszam już go was do niego, żebyście mogli sobie wygrać tę pozycję z autografem, ponieważ książki będą wysłane po 13 czy tam 15 marca, kiedy będą poznańskie targi książki chyba, i tam będę mogła ścigać dziewczyny, żeby mi je podpisały. I tak naprawdę nie wiem, czy coś jeszcze powinnam wam mówić. Powinnam wam powiedzieć, że czasy tej książki dzieją się oczywiście w takim okresie, kiedy dzieje się w okresie, kiedy wiecie, takie trochę Gra o Tron, takie coś. Dziewczyny mówią, jaki to wiek, ale ja nie wiem, powiem wam, jakiś chyba 16, 15, coś takiego, wiecie, suknie, bale, takie wspaniałe rzeczy, więc mamy coś takiego, więc tutaj nie ma telefonów, moi drodzy, pamiętajmy, ale mamy, jak widzimy po okładce, pięknego smoka, który jest bardzo ważną częścią fabuły, ale nie powiem wam w ogóle, gdzie to się działo, z kim to jest związane i nic. Musicie przeczytać, żeby się dowiedzieć, ale ten smok, jak możecie się domyśleć, nie jest tutaj przypadkowo. Tak samo ten kruk nie jest tutaj przypadkowo. Taka mała uwaga na koniec. I to było wszystko. Ja nie lubię długich recenzji, więc nie będę przedłużać, ponieważ wiem, że pewnie i tak was zanudziłam, ale mam nadzieję, że chociaż trochę was namówiłam do Legendy o Popiołach i Wrzasku. Ale pięknie mi się zajmowało. Cały czas się patrzę na tą układkę, bo jest piękna. I to było na tyle. Macie link w komentarzu, jeżeli chcecie kupić tę książeczkę. Będzie też, słuchajcie, no właśnie, jedna sprawa. Będzie również więcej zestawów, jeżeli chodzi o zestawy małe, chyba dużych nie będzie, ponieważ są takie zestawy, jakby to powiedzieć, limitowane, jeżeli chodzi o Legendę Popiołek i Wrzasku. Tam na przykład są plakaty, świeczki, zakładki i takie tam piękne rzeczy, jeżeli chodzi o tę pozycję. One są dostępne tylko i wyłącznie w księgarni, wydaje nam się. Link na dole. I wyprzedało się w 2 godziny, co było niesamowite. Ale możecie, będziecie mogli kupić jeszcze dodatkowe, więc na pewno jak coś będzie, to będziemy o tym mówić. Ja, bestsellerki, Winidia, wszyscy. Dziękuję wam bardzo, że życzę wam miłego tygodnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.